Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem BMW X6 drugiej generacji, oznaczone symbolem F16, samochód przedstawiciel SUV-ów segmentu E, zaprezentowany w 2014 roku. Produkowany do 2019 roku. Tutaj następca modelu E71 pierwszej generacji BMW X6. Auto to przedstawiciel SUV-ów, coupe segmentu E, oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi oraz diesla z 8-biegową automatyczną skrzynią oraz napędem na wszystkie koła AWD. Długość samochodu 490 cm, szerokość 198, wysokość 170 i rozstaw osi 293 cm. Bagażnik 550 litrów. Konkurent takich aut jak Mercedes GLE, Coupe czy Audi Q8. Co można powiedzieć o samym BMW X6 F16? Tak naprawdę stylistyka dynamiczna, znacznie zmodernizowana do poprzednika, aczkolwiek bryła nadwozia została utrzymana, może nawet bardziej delikatnie wygląda, szczególnie tył, z lampami bardziej zaokrąglonymi. Przód zmodernizowany, inne lampy, oczywiście cała bryła. Środek także, deska rozdzielcza, tutaj sterowanie w kierownicy większością funkcji, nie tak jak w przypadku poprzednika. Choćby tempomat sterowany z dźwigienki dodatkowej. Ilość miejsca w środku spora. Wygodne, komfortowe fotele w zależności od opcji. Aczkolwiek tutaj no, każdy musi sobie sam wybrać, czy bardziej zależy mu na trzymaniu bocznym, czy na bardziej na komfortowym siedzeniu. Na wysokość nad głową, na szerokość sporo tego miejsca z tyłu. Także tego miejsca sporo. Ustawny, duży bagażnik foremny, także to może się podobać. Cała deska rozdzielcza, także nowoczesna, ekran multimedialny. Samochód tak naprawdę i z zewnątrz, i w środku większości osobom się podoba. Co do wersji silnikowych, to było ich wbrew pozorom sporo, bo poczynając od silników tutaj benzynowych, czyli mamy silnik 3-litrowy turbo, 306 koni, 6,5 sekundy niecałe do setki, średnie spalanie w okolicach 9-10 litrów. Kolejny silnik to była wersja oznaczona 35i, kolejna wersja to 50i, 4.4 V8, 450 koni, biturbo, 4.8 sekundy do setki, średnie spalanie w okolicach 12 litrów i wersja X6M, 575 koni, 4,2 sekundy do setki, średnie spalanie w okolice 12-15 litrów. Także tutaj z silników benzynowych, diesle to głównie silniki sześciocylindrowe, 3 litrówki o mocy od 258 poprzez 313 aż do wersji triturbo 381-konnej, która się rozpędzała w nieco ponad 5 sekund do setki. Najsłabszy diesel rozpędza się w niecałe 7 sekund do setki. Średnie spalanie to okolice 6-7 litrów oleju napędowego, czyli dosyć porównując do silników benzynowych, to tutaj to spalanie jest znacząco mniejsze i tych aut z silnikami diesla jest najwięcej praktycznie na rynku. Co do wyboru silnika, jak ktoś szuka osiągów, to wersje V8 benzynowe, jak ktoś szuka dobrych osiągów i spalania umiarkowanego, to diesel 3-litrowy jest jak najbardziej polecany. Co do zalet tutaj BMW
X6 F16, na pewno nadwozie, stylistyka, ilość wersji silnikowych także to jest dosyć dobra zaleta. Tak samo prowadzenie, zawieszenie, układ kierowniczy. Duża ilość także egzemplarzy krajowych. Co do wad, no cena nie jest niska tych aut. Duże koszty serwisowania, napraw, szczególnie gdy kupimy tam auto gdzieś tam zajeżdżone, z dużym przebiegiem, gdzieś tam porozbijane. Dużo tych aut też jest sprowadzanych, także z USA, z Kanady. Na to warto zwrócić uwagę, kupując taki samochód. Co do awaryjności usterek, na pewno trzeba zwrócić uwagę na wypadkowość danego egzemplarza. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Dużo tych aut niestety jest porozbijanych, szczególnie te mocniejsze wersje. Działanie wszelkiego elementu układu elektronicznego, wszelkie kontrolki, które się świecą w dieslach, szczególnie z większymi przebiegami, to sprawdzenie wtryskiwaczy turbosprężarki, filtra cząstek stałych, historii serwisowania. Tutaj warto zwrócić uwagę także na działanie napędu, automatycznej skrzyni, czy był wymieniany olej w napędach, w X-Drive, w automatycznej skrzyni, gdyż zaniedbania, jak ktoś przejeździł 200 tysięcy powiedzmy i nie wymieniał nic, dużo takich samochodów jest na rynku niestety, bo zazwyczaj producent nie zalecał wymian. Co do sytuacji rynkowej, to samochody są drogie. Patrząc teraz, ja mam przed oczami aktualne oferty, około 150 samochodów jest powiedzmy nieuszkodzonych. Najtańszy egzemplarz nieuszkodzony gdzieś tam się zaczyna w okolicach 120-130 tysięcy mniej więcej. Są to egzemplarze też i krajowe, ale z dużymi przebiegami, w okolicach nawet 300 tysięcy kilometrów. Im egzemplarz, załóżmy, że założymy sobie przebieg do 150 tysięcy, to tych egzemplarzy już połowa nam zostaje w okolicach 80 i tu cena już startuje w okolicach 140-150 tysięcy, w zależności od wersji wyposażeniowej, przebiegu. Możemy oczywiście auto kupić właśnie z polskiego salonu, gdzieś tam z udokumentowaną przeszłością, także warto szukać takich aut, niż kupować gdzieś tam niewiadomego pochodzenia rozbitki ściągane, czy to ze Stanów właśnie, czy gdzieś tam z zachodnich, z zachodu. Także auto na pewno warto polecenia, mimo za niedługo praktycznie tutaj 10 lat na rynku, sylwetka się nie zestarzała, nadal jest nowoczesna, także warto taki samochód, jeżeli szukamy SUV-ów o dynamicznej stylistyce w wersji coupe, to warto się przyjrzeć na pewno, poza innymi modelami takimi jak Mercedes GLE czy Audi Q8, BMW X6 na pewno też będzie dobrym wyborem. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka, pozdrawiam.